Przebierze spotkały się członkinie kół gospodyń wiejskich. To ambasadorki folkloru, miejscowej kultury i kuchni. Pełnią ważną rolę w społeczeństwie, podtrzymując lokalne tradycje i przypominając o nich młodszemu pokoleniu. 12 października w Trzebieskim Parku w sąsiedztwie ośrodka żeglarskiego odbył się kiermasz kół z regionu Pomorza Zachodniego pod hasłem Złota Jesień nad Zalewem. Była to prezentacja ich dorobku, a na stołach królowało swojskie jadło, były potrawy regionalne i słodkie wypieki. Koła gospodyń wiejskich mają na ziemiach polskich blisko 150-letnią tradycję. Te dzisiejsze nieco różnią się od tych sprzed dekad. Obecnie kobiety działają na rzecz swojego samorozwoju. Mają grupy dyskusyjne, sekcje, w których rozwijają swoje pasje, doskonalą się w wybranej dziedzinie, wyjeżdżają na koncerty, do teatru, zwiedzają świat i budują wieloletnie przyjaźnie. Każde koło jest inne, ma własne cele, unikalne cechy, ale łączy je wspólny mianownik. Tworzą je niesamowite kobiety, mieszkanki danej wsi. Organizatorem festynu było koło gospodyń wiejskich w Krzanki z Trzebieży. Na stoiskach można było zaopatrzyć się w rękodzieło artystyczne, ręcznie wyrabianą biżuterię, wyroby z drewna czy ekokosmetyki własnej produkcji. W tle rozbrzmiewały ludowe przyśpiewki, a klimatu dodawało sąsiedztwo portu i miejscowych rybaków. Na szczeblu ministerialnym koła gospodyń wiejskich zyskają nowe przywileje. 11 października Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy, zgodnie z którą można będzie także rejestrować koła działające na obszarze miast. Zakończyła się już parlamentarna procedura legislacyjna. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.